Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Urszula Nowogórska, poseł na Sejm Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj wyjątkowo nie o polityce, znaczy może trochę o polityce, ale takim kobiecym wydaniu. Pani poseł, czy kobiecie łatwo jest działać w polityce, tak zdominowanej przez mężczyzn? Nie jest łatwo. Nie jest łatwo i pewnie to też nie jest niespodzianką, bo wiadomo, my kobiety jesteśmy bardzo ambitne, doświadczone, bo przecież tak samo nasze wykształcenie wcale nie jest gorsze od tych, które zdobywają mężczyźni. Natomiast mamy trudniej, no bo wiadomo, jesteśmy kobietami, więc rodzimy dzieci, wychowujemy te dzieci, więc trudno jest połączyć pracę z wychowaniem, ale to się udaje. Wiele kobiet tutaj nawet na rynku przecież pracy sądeckim udowodniło to wielokrotnie, bo przecież mamy aktywne kobiety. Kobiety pracują w mniejszych, większych firmach, prowadzą swoje indywidualne działalności, pracują w urzędach, więc jest nas dużo, ale łatwo nie mamy. Łatwo nie mamy, ale jesteśmy odporne, bo tak nas natura wyposażyła i łatwo się nie dajemy. No właśnie, wspomniała Pani, że jest nas dużo, może faktycznie tą aktywność kobiet widać, ale jak popatrzymy na liczbę i popatrzymy na liczbę kobiet, na przykład w Sejmie, to tylko 28% stanowią kobiety, co i tak jest sukcesem, bo to jest chyba największy wynik w historii Polskiego Sejmu, ale to wciąż mało, 28%, patrząc właśnie na tą aktywność kobiet. No tak, ale... A czy to może wynika z tego, że może... Bo przepraszam, że... Kobiety musiały sobie same wywalczyć jedynkę. Ja też jestem tego najlepszym przykładem, ale to się da zrobić. Trzeba być konsekwentnym w działaniu i trzeba znać też swoją wartość, bo tak jak powiedziałam, kobiety naprawdę wiele sobą dobrego reprezentują. I to, że kobiety w ilości określonej muszą być na listach wyborczych, to jest to sprawa parytetu. Ale słyszałam też takie głosy, że niejednokrotnie największą szkodę właśnie kobietom robią ruchy feministyczne, bo kobiety naprawdę same potrafią wiele w życiu osiągnąć i czasem to, że się jest kobietą i że domagamy się gdzieś swoich praw, wcale nam sprawy nie ułatwia, bo przeważnie mężczyźni używają właśnie takiego argumentu, a bo ty jesteś kobietą, to tobie się należy. Nieprawda, nam się należy dlatego, bo jesteśmy wykształcone, nie jesteśmy gorsze od facetów, umiemy rozmawiać i niejednokrotnie potrafimy łagodzić obyczaje. Więc dobrze jest, jeżeli mamy środowiska damsko-męskie, bo wtedy atmosfera pracy, atmosfera współpracy jest dużo, dużo lepsza niż mamy środowiska na przykład jednorodne tylko kobiet czy tylko mężczyzn. Myślę, że pani redaktor się ze mną najbardziej zgodzi. Oczywiście. Patrząc dzisiaj, trzy tylko jesteście pani posłanki z Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie? Tak. Moja imienniczka Urszula Pasławska, koleżanka Bożenka Żelazowska i jeszcze była z nami pani Agnieszka Ścigaj, ona reprezentowała ruch Kukiza. No z uwagi na to, że gdzieś tam nasze drogi koalicyjne się rozeszły, to już formalnie nie jest członkiem naszego klubu, ale rozmawiamy, wspieramy się. Więc tutaj w zasadzie ale, w tej gestii nic się ale nie patrząc na pozostałe jakby ugrupowania, to jednak to najmniej w PSL-u jest tych kobiet, przynajmniej procentowo. Dlaczego? Czy to jest tak, że to są jednak, jeżeli chodzi o posłów z PSL-u, to są osoby, które jednak żyją tą tradycją, gdzie kiedyś pewnie kobieta, no to matka, żona, która zajmuje się domem, a nie polityką. To prawda, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią z ogromnymi tradycjami, bo przecież istniejemy tak naprawdę w życiu publicznym na arenie politycznej 125 lat. W Polskim Stronnictwie Ludowym kobiety mają ogromny szacunek z racji właśnie tej roli społecznej przede wszystkim, jaką wypełniają. Natomiast prawdą też jest, że w polityce jednak dużo więcej jest mężczyzn i ten stereotyp jeszcze gdzieś funkcjonuje, ale muszę pani powiedzieć, że z każdym rokiem to się zmienia. Wchodzi nowe pokolenie, zmieniają się poglądy, zmienia się analiza różnych zjawisk społecznych i tych kobiet jest coraz więcej. Prawda też jest taka, że coraz więcej kobiet chce być aktywnych, bo dawniej rola kobiety tak naprawdę sprowadzała się, tak jak pani powiedziała, do wychowywania dzieci, bycia w domu, odpowiadania za tą atmosferę domową. I kobiety w tym uważały się za spełnione. Natomiast teraz zmieniły się czasy i cywilizacja i życie pędzi bardzo, bardzo do przodu. I stąd też ta chęć kobiet do uczestniczenia w życiu publicznym jest dużo większa. Więc również u nas w Polskim Stronnictwie Ludowym to się zmienia i wśród młodych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego jest naprawdę dużo młodych, fajnych, mądrych ludzi, którzy myślę wiele, wiele zmienią też, wniosą wiele, wiele dobrego.
I z uwagi na to, że Polskie Stronnictwo Ludowe też jest partią wiekową, tak jak powiedziałam, bo istniejemy 125 lat, więc te trendy tradycyjne z tymi nowoczesnymi, one się w sposób naturalny teraz przenikają. Więc myślę, że fajne projekty z tego mogą się urodzić. Zresztą jak zobaczycie na życie takie publiczne już młodych ludzi, którzy się angażują w politykę, czy są radnymi gminnymi, powiatowymi, właśnie tam jest sporo młodych ludzi i chłopaków i dziewczyn. Także myślę, że to jest kwestia czasu, to jest taka naturalna rotacja, naturalny cykl, który po prostu będzie się odbywał. W jednych ugrupowaniach to się odbywa z uwagi na tak jakby szlak ideowy trochę szybciej, u nas troszeczkę, tak, to jest... tak, tak, a u nas troszeczkę wolniej, bo dzieje się to w sposób taki naturalny. Czy panie, nie mówię tylko o paniach posłankach z PSL-u, ale ogólnie paniach w Sejmie, musicie walczyć z mężczyznami, z tym stereotypem kobiety, która no nie zawsze ma coś mądrego do powiedzenia, która powinna raczej w domu siedzieć. Czy panowie jednak już zdążyli się przekonać, że kobiety są no, równouprawnionymi posłankami, tak jak i oni? Muszę pani powiedzieć, że posłowie obecnej kadencji, ale również i wcześniejszych myślę, naprawdę są już coraz, powiedziałabym, tacy bardziej otwarci na rolę kobiet, rolę społeczną kobiet. I nawet momentami robi się taka rywalizacja, zdrowa rywalizacja między środowiskiem mężczyzn i środowiskiem kobiet, bo tak jak mówię, z uwagi na to, że tych kobiet w życiu publicznym do tej pory było mniej, teraz jest troszkę więcej, więc te trendy się ścierają, ale proszę mi uwierzyć, że ani jedna, ani druga grupa nie pozostaje z tyłu i z kolei ta zdrowa taka rywalizacja sprzyja też rozwojowi, no bo żeby występować publicznie, czy żeby zabierać głos w jakiejś sprawie, to trzeba mieć podbudowę merytoryczną, więc to człowieka mobilizuje do tego, żeby czytać, poznawać. No i myślę, tak też buduje się właśnie społeczeństwo świadome i społeczeństwo obywatelskie i z tego się naprawdę bardzo cieszę. Ostatnio do przestrzeni publicznej no, przedostała się taka informacja pani Beata Kempeł, pani europoseł, podczas wideoczatu z młodymi ludźmi padło takie pytanie, co jest potrzebne do polityki. Padła odpowiedź, że mąż, który to zaakceptuje. No i tutaj odezwały się środowiska feministyczne. Tylko ja myślę, że może faktycznie, że jednak kobieta no to przede wszystkim musi pokonać taką swoją pewnie i wewnętrzną barierę, i to, że ma o wiele więcej obowiązków, przynajmniej tych domowych. Wie pani, z polityką to jest tak jak z posługiwaniem się obcym językiem. Żeby mówić w obcym języku, to trzeba przełamać barierę tego strachu wypowiadania słowa w innym języku niż jesteśmy urodzeni. I z polityką jest podobnie. Ten stereotyp, który do tej pory był, mówił, że kobieta właśnie z uwzględnieniem tej swojej roli społecznej była raczej skupiona na funkcjach i roli tej domowej. Teraz skoro wychodzi na zewnątrz, więc jest niejednokrotnie mobilizowana do tego, żeby zabierać głos w sprawach, które są typowo męskimi tematami. Łatwo na pewno nie jest, ale muszę pani powiedzieć, że tutaj rzeczywiście, jeżeli są panie, które są w związkach, no to wiadomo, musi być akceptacja tej drugiej strony na pewne uzupełnianie się w związku. No bo wiadomo, skoro nie ma kobiety, no to mężczyzna, który jest w związku, musi, prawda, pewne funkcje nawet domowe przejąć na siebie. Ale to też, myślę, dobrze wróży związkom, no bo jest takie naturalne uzupełnianie się. Nie tylko szufladkowanie, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, tylko jest w danym momencie jest osoba, która jest w domu, zajmuje się tymi funkcjami czy tymi czynnościami, które trzeba zrobić, żeby jak już wszyscy będą w domu, żeby było tak jak należy. Pani się udaje godzić rolę polityka, mamy, żony? Łatwo nie jest, tak jak powiedziałam, ale tutaj bardzo ważna jest konsekwencja. Ułożenie sobie harmonogramu pracy, ułożenie sobie harmonogramu dnia. Jak się jest zdyscyplinowanym, naprawdę wszystko można połączyć i można mieć na większość spraw ogląd. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że w polityce oprócz tego zrozumienia partnerskiego w związkach, musi też być twardy kręgosłup. I kręgosłup moralny, ale również kręgosłup taki w poglądach tych, które się wypowiada, no bo wie pani, jak się jest w różnych środowiskach, to można przejmować argumenty różnych środowisk. A to chodzi o to, żeby podejmować dyskusje merytoryczne i z każdej jednej dyskusji wybierać takie rozwiązania i takie propozycje na zasadzie burzy mózgów. Czyli nieważne kto z czego jest, ważne, że są fajne propozycje, mądre rozwiązania. I w różnych środowiskach, jeżeli się jest i ma się takie przekonanie, to można naprawdę fajne projekty społeczne również wygenerować. I to się udaje w dzisiejszych czasach. Mimo że to życie takie publiczne jest może troszkę teraz przedstawiane w sposób taki kłótliwy. A nie jest tak? No jest, ale to, że nie, no tak jest, ale wie pani, kultura słowa, szacunek wzajemny,
polityce również powinien obowiązywać. Jeżeli te zasady istnieją, to prościej jest rozmawiać nawet na trudne tematy i nawet jeżeli są różne opinie na dany temat. Więc tak jak powiedziałam, kręgosłup moralny, kręgosłup ten taki w reprezentowanych poglądach, jeżeli jest, to jest naprawdę wielką, wielką pomocą. A czy to jest też tak, że może kobiety łagodzą trochę te obyczaje? Na pewno. Na pewno łagodzą obyczaje, bo jednak jak jest tylko środowisko męskie, no to wiadomo, no faceci z reguły są bardziej tacy, może inaczej, reprezentują rozwiązania siłowe, słowne również, prawda? A jak jest kobieta, to w naszym społeczeństwie jednak szacunek do kobiety jest. W związku z czym, jeżeli kobieta jest w danym środowisku, jeżeli jest środowisko też męskie, no to panowie się hamują również w wypowiadanych słowach, więc kobiety łagodzą obyczaje, na pewno wprowadzają taką równowagę i to na pewno jest na korzyść różnych spraw. Pani nigdy nie miała wątpliwości, kiedy przed laty postanowiła zająć się, wejść w tą politykę? Ale ja nie planowałam zupełnie takiego scenariusza życiowego, to los za mnie podjął taką decyzję. Pewnie tak miało być. Nie żałuje pani? Bardzo z wielkim sentymentem podchodzę do zawodu swojego pierwotnego, który mam wyuczony, czyli do pielęgniarstwa, więc ten sentyment pozostał i na pewno umiejętności, których się nauczyłam, bardzo pomogły mojej rodzinie i moim znajomym. Więc tak jak powiedziałam, sentyment na pewno, ale nie żałuję, bo wielu wspaniałych rzeczy się nauczyłam i również swoim doświadczeniem mogłam się podzielić. A jak się chce pomagać ludziom, to w polityce też można. A czy to jest tak, że może mężczyzna polityk i kobieta polityk, to naprawdę kobieta ma o wiele więcej tych trudności do pokonania niż mężczyzna? Pewnie tak, ale muszę pani też powiedzieć z własnego doświadczenia, że wykonując zawód pielęgniarski, człowiek uczy się innego spojrzenia na drugiego człowieka, szacunku przede wszystkim i patrzenia na człowieka jako na ogromną wartość. I to na pewno w życiu publicznym, politycznym bardzo pomaga, bo z uwagi na właśnie te różne konflikty, nawet polityczne czy światopoglądowe, które się teraz pojawiają, w sprawach trudnych naprawdę ułatwia prowadzić dobry, kulturalny dialog. Mówimy dużo o tym, że faktycznie panie są coraz bardziej aktywne, coraz głośniej wygłaszają swoje przekonania. Natomiast jeżeli patrzymy na przykład na liczby, to wciąż, jeżeli chodzi na przykład o rynek pracy, 20% mniej zarabiają kobiety na przykład na tych samych stanowiskach i to, co pokazały ostatnie czasy pandemii, że kobietom dodatkowo jeszcze przybyło tych obowiązków domowych. No tak, przybyło, ale rzeczywiście no 20% w skali takiej ogólnej analizy społecznej zarabiamy mniej jako kobiety. Na tych samych stanowiskach. Na równorzędnych stanowiskach. Tak, na równorzędnych stanowiskach. Ale chciałam powiedzieć, że żebyśmy mogły wymagać wsparcia społeczeństwa, czy też tej drogi właśnie do równouprawnienia, to my same jako kobiety najpierw musimy się porozumieć, wspierać wzajemnie, dzielić się doświadczeniami, pomagać sobie i wtedy na pewno nasze osiągnięcia życiowe będą dużo lepsze i dużo łatwiejsze, bo jeżeli człowiek nabywa doświadczeń sam na zasadzie prób i błędów, to jest trudniej i jest to na pewno dłuższa droga, dłuższa wędrówka do celu. Natomiast jeżeli są życzliwi ludzie, kobiety na przykład w środowisku, które dzielą się swoim doświadczeniem, może wychodzeniem z różnych problemów, no to jest prościej. Ja muszę powiedzieć, że chwalę się tym i jestem z tego dumna, że udało się to zrobić. Przy moim biurze istnieje zespół do spraw niepełnosprawności. I tam członkami tego zespołu są mamy i bardzo serdecznie chciałam im z tego miejsca podziękować, że chciały przyjść do mojego biura i chciały mnie nauczyć tych wszystkich problemów, z którymi one w życiu muszą sobie dawać radę. I właśnie te kobiety wspierają się między sobą, bo nie wszystkie kobiety wiedzą, jaką ścieżkę na przykład w pokonywaniu niepełnosprawności swoich dzieci trzeba przejść, więc na zasadzie właśnie tych informacji zdobytych i własnych doświadczeń one sobie pomagają. I proszę mi uwierzyć, jest to naprawdę wspaniała, no taka nauka tak naprawdę, z której trzeba by było wziąć przykład. Bo tego właśnie wsparcia w naszym społeczeństwie czasem brakuje. Trochę brakuje, ale tak jak pani wspomniała o tych mamach dzieci osób niepełnosprawnych, myślę, że już jednak coraz więcej tych organizacji takich typowo kobiecych, niekoniecznie to muszą być jakieś instytucje, zinstytucjonalizowane organizacje, natomiast jednak te kobiety zaczynają się wspierać i głośno mówić o swoich prawach. Tak, natomiast też trzeba powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, że jest wiele instytucji wsparcia w przypadkach na przykład pojawienia się niepełnosprawności, ale wiele z nich działa w sposób systemowy.
Natomiast czasem tym kobietom po prostu trzeba normalnej rozmowy, dobrego słowa, słowa otuchy, pomocy, po prostu takiego, wie pani, takiego normalnego ludzkiego wsparcia. I też naprawdę to wsparcie bardzo jest ważne w momentach, kiedy czasem jest gorszy dzień albo człowiekowi się wydaje, że już nic więcej nie może zrobić i już ma wszystkiego dość. To takie ludzkie, życzliwe słowo naprawdę, naprawdę jest na wagę złota. Czyli co, dzisiaj zamiast czekoladek, kwiatów, po prostu dobre słowo i tak zrozumienie, jest. Tak? Tak jest. Tego sobie życzymy jako kobiety. Myślę, że tak, myślę, że tak. Oby takiego właśnie zachowania w społeczeństwie było więcej, żeby częściej można się było uśmiechać. Myślę, patrzeć sobie prosto w oczy, bo wtedy to jest taki dowód, że rozmawiamy ze sobą szczerze, że się szanujemy, że się traktujemy jako równi partnerzy w rozmowie. I to jest bardzo ważne. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół nas i bądźmy wrażliwi na wszystkie problemy, które są wokół nas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem była dzisiaj pani poseł Urszula Nowogórska. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.